Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Pomówmy o. Gościmy Panią Małgorzatę Kopiczko, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Państwa serdecznie. I Pana Jerzego Małeckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie senator, dzień dobry Panie pośle. Jesteśmy po konferencji podsumowującej rok pracy. Czy był to rok dobrych zmian rzeczywiście? Pani senator. Tak, ten rok był rokiem bardzo dobrych zmian. Już to powiedzieliśmy na konferencji, że przez ten rok rząd Prawa i Sprawiedliwości przepracował więcej ustaw jak rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 8 lat. Podobne spojrzenie na ten temat, panie pośle? Jak najbardziej. Udowodniliśmy przez ten rok czasu, że to, co do tej pory było mówione, że się nie da, da się. Jednym z takich bardziej znanych działań, tak, popularnych, szeroko omawianych jest zmiana systemu oświaty, która ma nastąpić już od przyszłego roku szkolnego. Czy rząd jest gotowy na realizację tej zmiany? Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przygotowany. Jest to reforma, która została przemyślana, przeliczona i przygotowana. Prace nad przygotowaniem tej reformy trwają od lutego 2016 roku. W trakcie tego czasu odbyło się szereg debat wojewódzkich. Były to spotkania również w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracuje ponad 1600 ekspertów nad przygotowaniem zmian programowych i to wszystko, co zostało zawarte w ustawie wprowadzającej zmianę ustroju szkolnego, zostało przedyskutowane na praktycznie wszystkich szczeblach, ale również ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli zarówno z samorządami, z nauczycielami, z dyrektorami i z rodzicami. Jak reagują samorządy? Bo to głównie na nich spocznie ciężar realizacji, tak, tych zmian. Jako członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu spotykam się na przestrzeni tego czasu z wieloma przedstawicielami samorządów i rozmawiam o stanie przygotowań i o ich obawach, tak, o tym, czy rzeczywiście jest takie zagrożenie, że jakiś budynek może być pusty. I powiem tak, na naszym terenie w chwili obecnej nie ma żadnych zagrożeń związanych z przygotowaniem do tej reformy. Widzę, że samorządy są przygotowane, że pracują razem wspólnie z dyrektorami szkół nad nową siecią szkolną, bo to jest ważne i podkreślam to na spotkaniach, żeby to wszystko, co zostanie przygotowane, czy szkoła podstawowa zostanie szkołą podstawową, czyli będzie tam 7. i 8. klasa, czy szkoła podstawowa przekształci się na przykład w liceum ogólnokształcące, czy na przykład szkoła podstawowa będzie, no może być też przekształcona w szkołę branżową, ale to wszystko musi być przygotowane i przedyskutowane właśnie wspólnie z zainteresowanymi szkołami, żeby nie było żadnych obaw. Jeżeli samorząd jest przekonany, jeżeli samorząd nie mówi od razu, że nie, bo się nie da, tylko że przedyskutujmy, zróbmy to, bo to chodzi o dobrą zmianę dla ucznia i dla nauczyciela, dla rodziców, a w przyszłości dla nas wszystkich, inwestujemy przecież w młodzież, to wówczas też i dyrektorzy się przekonają do tego, nauczyciele i wspólnie przygotowane, przedyskutowane kwestie naprawdę można przygotować i dobrze się do tego przygotować. 2 lata jest ten okres przejściowy i jest to czas wystarczający. A nauczyciele nie stracą pracy, co tutaj wybrzmiewa czasami, dlatego że dzieci w rocznikach pozostaje tyle samo, tak? Czyli tutaj kwestia nawet tego, że w szkołach podstawowych będą oddziały 25-osobowe, a w gimnazjach były 31-osobowe. Czyli w skali na przykład powiatu możemy otrzymać nawet jeszcze więcej oddziałów. I ja myślę, że może dojść do takiej sytuacji, że jeszcze będzie brakowało nam nauczycieli, bo na przykład już teraz wiemy, że będzie brakowało nam doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających. I tutaj wielu nauczycieli ma takie kwalifikacje i będzie mogło się podjąć nowych zadań. Ja dodatkowo wspomnę o tym, iż pieniędzy na edukację nie zabraknie. W roku 2017 będzie tyle samo pieniędzy, a nawet powiedziałbym więcej pieniędzy niż było przeznaczonych na edukację w obecnym roku. Dodatkowo ja tu widzę wielką szansę dla samorządów, żeby pozyskać dodatkowe pieniądze na niektóre cele. Podam taki przykład. W szkołach zawodowych mogą być, czy będą mogły być tworzone oddziały, które będą kształciły uczniów pod konkretne zakłady pracy. Czyli tu ja widzę wielkie szanse na dojście do porozumienia między samorządami a zakładami pracy i zakład pracy będzie mówił,
czy będzie oczekiwał, prawda, żeby pod konkretny zawód dane dziecko się uczyło. Nie dość, że szkoła dostanie dodatkowe pieniądze, dodatkowo dostaną pieniądze te zakłady pracy. I tutaj ja widzę wielką szansę także dla uczniów, którzy będą mieli teorię w szkole, a praktykę w konkretnym zakładzie pracy. I to jest wielka szansa na to, żeby te osoby po skończeniu edukacji zostały w konkretnym miejscu, czyli to przykładowo w Kętrzynie, prawda, czy u mnie w Piszu. Mhm. Te zmiany, które tak są rysowane mocno, nie są takie wielkie, tak? Bo wracamy do tego, co było, z drobną zmianą. Wracają 4-letnie licea, 5-letnie technika, 2-letnie szkoły branżowe, które zastąpią 3-letnie szkoły zawodowe. Nie ma się czego obawiać? 8-letnia szkoła podstawowa. No, 6-letnia. Podstawa, baza tego, tak? Tak. Nie ma żadnych obaw. Mieliśmy 8-klasową szkołę podstawową i mieliśmy 4-letnie liceum i mieliśmy przygotowanych uczniów do podjęcia nauki na studiach. W tej chwili mamy kurs przygotowawczy, który w liceum to jest 1,5 roku, uczniowie się przygotowują do matury. Już my wiemy, że jest to zbyt krótki czas, że uczniowie nie są dobrze przygotowani do podjęcia studiów, bo wypowiedziało się 26 rektorów z 37 zapytanych, oceniło negatywnie stan przygotowań w tej chwili do matury. Poza tym chodzi o to, żeby uczeń pozostał jak najdłuższy czas też w tej samej grupie rówieśniczej. Bo jeżeli będziemy mieli teraz edukację wczesnoszkolną od 1 do 4, czyli raz, że wzmacniamy tę edukację wczesnoszkolną, a później to nauczanie w klasach 5-8 gwarantuje w jednej grupie rówieśniczej z jednymi nauczycielami, czyli nie ma też jakichś obaw, tak, że nowy nauczyciel musi znowu poznać ucznia, zanim pozna go, to mija rok. W tej chwili w jednej grupie rówieśniczej z jednym nauczycielem przez ten czas. I przede wszystkim, panie dyrektorze, wracają takie przedmioty jak biologia, geografia, fizyka. Nie może to być jeden przedmiot przyroda. I to jest najważniejsze, że będą te przedmioty, które były kiedyś i które powinny być i myślę, które przygotowały młodzież do podjęcia liceum. I to, co tutaj powiedział pan poseł, szkolnictwo zawodowe, tak bardzo powiązane z rynkiem pracy. Nam zależy na tym, ze względu na to, że teraz kształcimy często bezrobotnych. Widzimy, że uczniowie nie mogą podjąć pracy ze względu na to, że brak takiego zakładu. A w chwili obecnej będzie to kształcenie dualne, powiązane z przedsiębiorcami, czyli przedsiębiorca będzie miał zapotrzebowanie, w szkole będzie teoria, a praktyka będzie u przedsiębiorcy. Oprócz tego dodatkowo właśnie będą środki. Chcę powiedzieć też, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie pozostawi samorządów bez środków dodatkowych na przygotowanie szkół podstawowych czy szkół ponadpodstawowych do tego, jak ma być to kształcenie, jak ma wyglądać. Ze względu na to będą dodatkowe środki, bo spotkałam się też z taką sytuacją, że w szkole podstawowej na przykład będzie przedszkole, bo w tej chwili od 1 września 2017 roku będą 3-latki już obowiązkowo w przedszkolach. Czyli będą 3-latki, będą 4-5-latki i tam na przykład przekształci się szkoła podstawowa w przedszkole, bo też może być tak. I na to będą środki dodatkowe. Będzie 300 milionów na dostosowanie tych budynków do tego, co zaplanuje samorząd. I jeszcze oprócz tego subwencji dodatkowej 168 milionów subwencji 04 też na dostosowanie, na przygotowanie też klasopracowni, które jeszcze są na przykład w jakiś sposób nieprzygotowane. Brzmi to optymistycznie. Ja tak na zakończenie chcę dodać, może powinienem na początku przeprosić panią senator, ale wydaje mi się, że jak tutaj siedzimy w trójkę, to jesteśmy właśnie po tym modelu 8-klasowych szkół podstawowych. Tak. Jakoś funkcjonujemy, więc nie ma co demonizować. Tak. Kolejny flagowy produkt Prawa i Sprawiedliwości, program 500+. Wsparcie rodzin wielodzietnych, polityka prorodzinna. Czy to się udaje? Tak, jak najbardziej. To jest pierwszy program w Polsce, który jest skierowany do polskich rodzin. To jest świadczenie wychowawcze, które trafia do rodziny na drugie i kolejne dziecko, a też na pierwsze, jeżeli jest spełnione kryterium dochodowe. Jest to program, który umożliwia, uważam, rodzinom poprawę jakościową życia. Poprawę jakościową. Dzisiaj już wiemy, że w większości te środki w pierwszej fazie były przeznaczone często na wymianę mebli w pokojach dziecięcych, ale to jest bardzo dobrze, bo my musimy najpierw poprawić warunki funkcjonowania, żeby dziecko, jak ma dobre biurko, dobre krzesło, dobry komputer, może pracować, tak, i może przygotować się do nauki szkolnej.
Ja jestem gorąco zwolenniczką i namawiam szkoły, dyrektorów szkół do tego, żeby jak najwięcej inwestować oczywiście w dzieci, żeby te środki były przeznaczone na zajęcia edukacyjne, ale też rozwijające zainteresowania, tak, na języki obce, na kluby sportowe, żeby uczniowie mogli rozwijać swoje pasje, ale też na wyjazdy. My proponujemy wyjazdy edukacyjne, Ministerstwo Edukacji Narodowej nawet taki program ogłosi od następnego roku, gdzie dzieci będą wyjeżdżać do miejsc historycznych, do chociażby do Warszawy, żeby być w Muzeum Powstania Warszawskiego czy w Centrum Nauki Kopernik. I to właśnie te środki na to być przeznaczone mają. No, teraz obecnie mamy, tak to się przedstawia, odzież, obuwie, no potem dopiero książki, pomocy i wyjazdy edukacyjne, ale myślę, że to też kwestia tego, że jest to możliwość planowania życia rodzinnego wspólnie, bo czy to jest, ktoś mnie pyta, czy to jest dobrze, że dziecko planuje? Bardzo dobrze, bo to też uczy odpowiedzialności, uczy planowania w rodzinie, wspólnego wydatkowania tych środków, tak? Mamy jakieś środki i teraz jak będziemy odkładać pieniądze, żeby można było chociażby wyjechać na wakacje wspólnie, tak? Czy na ferie, na wyjazd zimowy. Jeszcze dzisiaj nie zdradzę, ale mam pewien pomysł na Mazury, jeżeli chodzi o to, jak będziemy promować nasze Mazury i będziemy zapraszać tutaj rodziny, które korzystają z programu Rodzina 500+, ale to może przy następnej bardzo spotkaniu chętnie opowiem. Bardzo chętnie podzielimy się tutaj z naszymi widzami. Panie dyrektorze, ja w tym temacie, tutaj jak pani senator wspomniała o pewnych wyjazdach, prawda, ja się dziwię niektórym mediom, które oczywiście są, nazwijmy to w tej chwili, mediami opozycyjnymi, które krytykują to, że do tej pory mogły wyjechać sobie nad Bałty, na Morze Bałtyckie, wypocząć, a w tej chwili przeszkadza im śmiech dziecka. Śmiech dziecka, bo tych dzieci faktycznie w tym roku nad Bałtykiem było bardzo dużo. I uważam, że krytykować nas trzeba, ale krytykować rozsądnie, a nie bić tylko po to, dlatego że to my stworzyliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory mówiono nam, że tego się nie da zrobić, że to jest niepotrzebne, a jak my to zrobiliśmy, wykazaliśmy, że dało się zrobić to i także spowodowaliśmy to, że partie opozycyjne, które przez 8 lat rządziły, nagle chcą ten program nawet poszerzać. Oczywiście ja to uważam, że to jest bardzo populistyczne w tej chwili. 500+, drugi program to Mieszkanie Plus. Z czym to się wiąże i jak ma to wyglądać? Bo chyba jeszcze tak to nie jest mocno doinformowane, tak? Ten przekaz do społeczeństwa, na czym ma wyglądać Mieszkanie Plus, jest taki. Gdzieś tam on się pojawia, ale chyba jeszcze nie wszyscy wiedzą, o co w tak, tym chodzi. Tak, bo rozpoczynamy tak naprawdę w 17 dopiero miastach rozpoczął się ten program pilotażowy Mieszkanie Plus. To jest taki narodowy program mieszkaniowy, można powiedzieć, który będzie prowadzony i program ten polega na tym, że będą te mieszkania powstawały na gruntach Skarbu Państwa. Mieszkania będą budowane na wynajm lub też z opcją na wykup. Te, które są na wynajm, będą tańsze, to będą mieszkania od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Natomiast jeżeli ktoś będzie w przyszłości chciał wykupić takie mieszkanie, będzie to mieszkanie kosztowało od 12 do 24 zł i później będzie mogło być wykupione. To jest szansa wielka dla rodzin wielodzietnych, tak, które chciałyby mieć swoje mieszkania, a te mieszkania no, nie są w zasięgu, że tak powiem, tego, żeby mogli mieć od razu. To jest też jakaś możliwość planowania w przyszłości większej ilości dzieci, jeżeli mam mieszkanie. Oczywiście te mieszkania będą pewnie 50, 60 czy 70-metrowe, wyglądające tak samo, no to będzie to jeden projekt, dlatego one będą tańsze, ale to jest też możliwość taka, że dzisiaj stać mnie na to, to wynajmę, tak to rozumiem, to wynajmę mieszkanie 50-metrowe, mam jedno dziecko, ale jeżeli będę miał lepszą pracę, jeżeli będę lepiej zarabiał, to mogę to mieszkanie wynajmowane opuścić, a kupić sobie o wiele lepsze mieszkanie w innym miejscu, większe, tak, ale mam już swoje mieszkanie, nie muszę płacić, nie muszę wynajmować. To jest też szansa, naprawdę ludzie bardzo o to pytają. Ja nawet powiem wprost, poszłam dalej, zaczęłam zachęcać wójtów na swoim terenie, żeby zaproponować taki program Działka Plus. Już nawet jednego wójta na to namówiłam, to będą Działki Plus dla rodzin, które korzystają z programu 500 z obniżką 10%. I wtedy będzie można też taniej nabyć tą ziemię, żeby można było budować takie nawet nie może domy jednorodzinne, ale takie słupki 100 parometrowe. I wtedy gmina będzie sprzedawała dla 4 rodzin,
W cenie też około 2,5 tysiąca za metr, żeśmy wyliczyli. Także no, wspaniałe propozycje dla rodzin, które nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby zrobić na swoje mieszkanie, żeby to się stało realną szansą, że mogą mieszkać tutaj, bo mieszkanie jest stabilizacją, tak, daje poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość tutaj tego, że będzie rodzina się rozwijała, że pozostanie, bo my chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby Polacy zostawali tutaj, żeby wiedzieli, że wspieramy. Poza tym będą takie indywidualne konta oszczędnościowe, na które dana rodzina będzie mogła, na które będzie mogła oszczędzać, a w przyszłości przeznaczyć te środki na chociażby remont mieszkania czy domu, na wykup, czy chociażby kupno takiej działki. Takich kont, takich programów oszczędnościowych nie było. One są bardzo potrzebne rodzinie, bo te programy, jeszcze nie znamy szczegółów, ale one będą też w pewien sposób zwolnione z pewnych opłat dodatkowych, z podatków. Szczegóły na pewno poznamy w najbliższym czasie, ale to będzie naprawdę bardzo dobry ten Narodowy Program Mieszkaniowy i to, że możemy oszczędzać na kontach takich mieszkaniowych, indywidualnych i zbierać środki na mieszkania. I dodatkowo to uzupełnię, że te mieszkania w tym programie Mieszkanie Plus będą tańsze niż na rynku z racji tego, że no przynajmniej w tej chwili, na samym początku, będą kupowane na ziemiach Skarbu Państwa. Czyli jak ktoś się budował, czy orientował się, prawda, bardzo duży koszt w budowie takiego mieszkania czy bloku, to pochłania zakup właśnie tej działki, na której powstanie to. Ale powiem, że już do mnie samorządy się zgłaszają, jak można się pani senator zgłosić do tego programu. Także właśnie jadę do Senatu w następnym tygodniu i będziemy pytać, jak tu można, bo nasze miasta już się zgłaszają, też chcą przystępować do tych programów. Czyli to myślę, że samorządowcy też dobrze odbierają. Zainteresowanie jest, więc wiadomo, że nic tak nie napędza gospodarki jak budownictwo, tak? Tak. Panie pośle, czy inne branże też będą miały w tym swoje pole do popisu, a może do jakichś dodatkowych ułatwienia? Znaczy tak, panie doktorze, szanowni państwo, na dniach czy kilka dni temu pan premier Morawiecki przedstawił założenia konstytucji dla biznesu. Jest to cały cykl, cała wersja kilkunastu ustaw, które będą miały zadanie ułatwić prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej. W tej chwili wiemy, jakie są bariery. Żeby prowadzić działalność gospodarczą, to jakie się koszty ponosi i ile się spędza czasu w różnych instytucjach, żeby daną działalność założyć, czy ewentualnie prowadzić. Założenia poznamy w najbliższym czasie. Do końca roku ma być ten program Konstytucja dla biznesu przedstawiona w Sejmie i przyjęta. Ja tu widzę ogromne korzyści, czy ogromne nadzieje związane z tym programem. Zdaję sobie z tego sprawę, że Ameryki nie odkryjemy, ale pokazujemy w tej konstytucji dla biznesu, pokazujemy ścieżki, jak pewne bariery uprościć, ułatwić i bezproblemowo przejść, zwłaszcza właśnie dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ja tylko przypomnę, to także obiecywaliśmy w naszej kampanii wyborczej obniżenie podatku CIT. Obniżyliśmy do 15%. Mówimy tu o przedsiębiorcach, ale także chciałbym powiedzieć o pracownikach, którzy są zatrudniani w tych przedsiębiorstwach, że od 1 stycznia 2017 roku zostanie podwyższona minimalna płaca do 2000 zł, minimalna stawka godzinowa do 13 zł za godzinę. To są ułatwienia, tak jak powiedziałem, w konstytucji dla biznesu, dla przedsiębiorców, ale także udogodnienia dla pracowników. Szanowni Państwo, my zderzamy się z tym, że w Polsce za mało zarabiamy. Tak, te kwoty, które wspomniałem wcześniej, to jest pierwszy krok, żeby zacząć wyrównywać szanse polskich rodzin. Mamy już politykę prorodzinną, jakieś preferencje dla przedsiębiorców, ale Prawo i Sprawiedliwość też ma ofertę rolnikom. Z czym to się wiąże? Ja chciałem powiedzieć o ofercie dla rolników. My jako pierwszy rząd po 2004 roku, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, zaproponowaliśmy rolnikom, znaczy nawet nie zaproponowaliśmy, my tylko zrobiliśmy to, że rolnicy pod koniec roku dostali 70% zaliczek. To są ogromne pieniądze. W skali kraju to jest około 10 miliardów złotych, w całym województwie warmińsko-mazurskim to jest około 750 milionów złotych, które są wpompowane w rynek miejscowy. Chciałem zaznaczyć, że ten rok,
Rok 2016 był rokiem bardzo trudnym dla rolnictwa. Na początku roku były przymrozki, które wiele upraw zniszczyły. Później był ciężki okres żniw, bo był bardzo mokry i rolnicy, jak do tej pory dostawali mniejsze kwoty tych zaliczek, dopłat bezpośrednich, w tej chwili dostali 70%, iż oni nie muszą czekać do wiosny, żeby z tych pieniędzy skorzystać. W tej chwili ja uważam, ja pracując w Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, widzę ogromną szansę i ogromną radość w sumie rolników, że dostali już te pieniądze. Do tej pory, jeżeli by tych pieniędzy nie otrzymali, oni się musieliby zapożyczyć w bankach, a w tej chwili bezodsetkowo mogą z tych pieniędzy skorzystać. Druga transza, te 30 pozostałych procent zaliczek, będzie wypłacana z chwilą jak gdyby zakończenia wypłat tych 70% i to najprawdopodobniej już nastąpi od 1 grudnia. Także rolnicy skorzystają z tego, że będą mieli tańszy ten kapitał i szybciej. No tak, i mogą planować wydatki oczywiście już pod nowy sezon, tak, pod nowe zbiory. Zgadza się. I chciałbym jeszcze powiedzieć o bardzo ważnym takim projekcie dla rolników, który oczywiście już wszedł, czyli zahamowaniu sprzedaży ziemi i skierowaniu ziemi tylko dla rolników. Oczywiście są pewne głosy mówiące o tym, że ziemia rolna spadnie czy spada, ale proszę, Szanowni Państwo, wziąć pod uwagę, ziemia ma służyć rolnikowi dla zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. I teraz tak, jeżeli dany rolnik sprzedaje, czyli pozbywa się ziemię, to wiadomo, że on troszeczkę mniej dostanie, ale ten, który chce uprawiać, zapłaci relatywnie mniej, bo w tej chwili ceny na naszych rynkach, przynajmniej na rynkach rolnych u rolników, no niestety są podbijane spekulacyjnie. Były. O, ja się bardzo cieszę, że były. Jeszcze jeżeli mogę dodać, bo dzisiaj jesteśmy po spotkaniu z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który to ogłosił, że po raz pierwszy od, nie wiem, 2004 roku chyba, został ogłoszony harmonogram, który przewiduje, kiedy, jakie projekty będą ogłoszone. Jest bardzo dużo, chyba jak dzisiaj usłyszałam, 7 aż nowych programów dla rolników i teraz rolnik już ma harmonogram, może przewidzieć, może się przygotować, nie tak jak w poprzednim okresie, że miał miesiąc i musiał przygotować dokumentację. Teraz widzi z harmonogramu, z czego będzie mógł skorzystać. Będą to duże środki. Pan prezes też podkreślił, że rola agencji wszelkich powiatowych, terenowych jest służebna wobec rolników, co mi się bardzo spodobało, że my też musimy prowadzić taką gospodarkę patriotyczną, czyli my służymy, tak jak my społeczeństwu, jako parlamentarzyści, tak tutaj pracownicy agencji czy innych struktur rządowych czy instytucji służą po prostu, żeby pomóc temu rolnikowi, nie żeby znaleźć coś, co on źle tam akurat wypełnił, tylko żeby tak... I ukarać. Jeszcze tak jak teraz było dużo kar, tak jak powiedział pan, że w sądzie były, no to nie było nieprawdopodobne. Nie jestem akurat członkiem Komisji Rolnictwa, nawet nie wiedziałam o tym, że w sądach aż naczelnych się odwoływali rolnicy od jakichś decyzji takich prośmiesznych. Teraz będą ułatwienia, będzie to musiał pracownik weryfikować na etapie złożenia wniosku i nie potem kontrolować, żeby złapać się rolnika na tym, że coś się, że się pomyli, tylko już on będzie zobowiązany do tego, żeby pomóc. Że to jest ta rola służebna, że mają pomagać, że mają wspomagać, zachęcać do tego, że są harmonogramy i że to będzie wcześniej. Ja naprawdę jestem dzisiaj podbudowana po tym spotkaniu, bo uważam, że naprawdę naszym rolnikom trzeba dać takie wsparcie, jeżeli będą widzieli, że ci ludzie, którzy pracują w agencjach, służą im pomocą i pomogą i na pewno będą wspierać, to też będzie więcej tych programów i tych projektów, a przez to też nasz region będzie wzrastał gospodarczo, bo u nas jest gro rolników. Ja tylko uzupełnię te słowa pani senator. W tym roku bodajże było 7 naborów, w tym roku planowano się 14-16. I to jest bardzo ważne dla rolnictwa, dla rolników, żeby rolnik wiedział, że w którym miesiącu zacznie się nabór, tak, jakie dokumenty trzeba przygotować. W tej chwili do tej pory to odbywało się w ten sposób, że z zaskoczenia rolnik dowiadywał się, że ma miesiąc czasu na skompletowanie dokumentów. W tej chwili będzie wiedział, że na przykład w miesiącu kwietniu zacznie się nabór i on będzie trwał 2 miesiące na jakiś tam cel, na przykład restrukturyzację, w miesiącu maju zacznie się inny. I tutaj to też jest takie unormowanie. A tutaj jeszcze wejdę w to, co pani senator powiedziała. Do tej pory to się odbywało, że rolnik chodzi po agencję. W planach rządu Prawa i Sprawiedliwości jest połączenie agencji, czyli rolnik w tej chwili jak chodził do agencji rynku rolnego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tej chwili będzie chodził do jednej agencji, gdzie będzie mógł wszystko załatwić.
I jeszcze, a jeszcze jedno, jest jeszcze bardzo ważna informacja, że zajmiemy się tym też, żeby żywność, która jest produkowana przez rolników, trafiała na rynek, ta żywność ekologiczna trafiała na rynek w taki sposób już unormowany, tak? Bo do tej pory nie było to unormowane, w tej chwili pracujemy nad tym, żeby unormować tę sytuację, żeby rolnicy mogli swoje przetwory, że tak powiem, czy swoje mięso, czy jaja, czy inne, tak typu miód, jakieś sery, żeby mogli to po prostu sprzedawać. Bo chodzi o to, żebyśmy jedli zdrową żywność i korzystali z tego, co rolnicy zrobią, tak? To, o czym mówi pani senator, mówi pani senator, już to weszło. W sumie weszło, bo my już w Sejmie to przeprocedowaliśmy. W tej chwili to będzie wejdzie pod obrady Senatu. Ja tylko chciałem sprostować, tam chodziło o agencję, nie agencję rynku rolnego, tylko agencję nieruchomości rolnych i agencję modernizacji rolnictwa. Powiat Kętrzyński jest mocno, użyję słowa, urolniony, tak? Są to tereny rolnicze, więc te wszystkie informacje, o których Państwo mówią, są bardzo pozytywne i dobrze brzmią. Powiat Kętrzyński jest też upolityczniony, tak przynajmniej mówią ludzie. Wiem, że Państwo znają mniej lub bardziej, to się okaże, sytuację polityczną w powiecie kętrzyńskim. Ostatnio dwie inicjatywy zostały niejako przez większość radnych opozycyjnych w powiecie kętrzyńskim zablokowane. Pani senator, jak Pani ocenia takie działania? Panie redaktorze, ja takie działania oceniam bardzo negatywnie. My jako parlamentarzyści zabiegamy o projekty, które złożą samorządy, o projekty, które są cenną inicjatywą i ważną dla społeczeństwa. I my tylko to rozpatrujemy przez pryzmat zapotrzebowania i to jest bardzo ważne. No, myślę, że pan redaktor ma na myśli tutaj budowę domu seniora w Reszlu, tak? Która to budowa senior Wigor, taki program. Ministerstwo Rodziny, które przeznaczyło na to 250 tysięcy, jak pamiętam. I o te środki zabiegaliśmy i to jest przyznane. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że powiat nie podpisze umowy z ministerstwem ze względów politycznych. Ja powiem szczerze, to byłoby naganne. I tak jak mówię, my to rozpatrujemy pod kątem potrzeb społeczeństwa. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, że są seniorzy, że trzeba się nimi zaopiekować. I naprawdę tutaj apeluję do radnych i do społeczeństwa, które to wybrało danych radnych, żeby wpłynąć tak, żeby jednak podpisać umowę z ministerstwem i żeby radni przyjęli ten program. Znaczy, tak ja tutaj dopowiem, że tu chodzi o radnych opozycyjnych w tej chwili, czyli radnych Platformy Obywatelskiej PSL-u. Dla mnie jest to działanie stricte polityczne, działające na szkodę mieszkańców. Nie może być w ten sposób, tak jak pani senator zaznaczyła, czy podkreśliła to, pieniądze są pozyskiwane. Nie każdy samorząd dostanie, składając wniosek, pieniądze. Tu samorząd, z tego co wiem, otrzymał, prawda, a radni opozycyjni są przeciw. I niestety dla mnie jest to karygodne i ja uważam, że mieszkańcy tej powiatu kętrzyńskiego powinni się przyglądać na ręce tych radnych i jak oni głosują. Bo jeżeli te pieniądze zostaną zwrócone, to trzeba pamiętać o konsekwencjach, jakie nastąpią później. Jeżeli dany samorząd występował o środki z danego programu, jeżeli te środki w tej chwili odrzuci, to będzie miał zamkniętą drogę na co najmniej 2 lata, żeby skorzystać z podobnych środków. No ja, gdybym ja widziała, że taka sytuacja nastąpi, to byśmy tutaj przyjechali z listem, pani minister, ale no, czy aż musi być list? My jako już parlamentarzyści apelujemy o jakiś zdrowy rozsądek. Przecież my jako parlamentarzyści, samorządowcy służymy dobru mieszkańców. My jesteśmy reprezentantami, ale też patrzymy na dobro ogółu, nie na swojej partii politycznej. I to przede wszystkim to jest najważniejsze. Nie wszędzie musi być na pierwszym miejscu polityka. Zgadza się. Absolutnie. W takich kwestiach jak rodzina, nauka, seniorzy, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, tu nie możemy absolutnie na to patrzeć, a nie brać pod uwagę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również moimi gośćmi w kolejnym programie Pomówmy o. Byli senator Małgorzata Kopiczko i poseł Jerzy Małecki. Dziękuję bardzo. Robert Majszak. Do zobaczenia.